Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Dziś jadę z moją mamą i z Colinem na USG 3-4D. Będę miała wszystko na USB, więc też wam pokażę, jak to, wiecie, wszystko wygląda w bliźniaczej ciąży. Sama jestem ciekawa, miałam robione takie USG 3-4D, ale to tylko tak chwilowo i dzieciątka były jeszcze naprawdę bardzo, bardzo malutkie. Aktualnie jestem już w 25 tygodniu ciąży. No i już mniej więcej będziemy mogli zobaczyć na takim USG 3-4D, jak te dzieciątka będą wyglądać. Muszę usiąść, bo normalnie jest mi słabo, jak tak stoję. Dzieci w 25 tygodniu ciąży nie wyglądają jeszcze tak, jak będą wyglądać przy porodzie, wiadomo. Ale już tak mniej więcej będziemy mogli sobie zobaczyć, czy chociaż są podobne do Colina, tak? Nie. Co? Samolot? Samolot. No nie wiem, gdzie go dałeś, skarbie. Skupił się. Nie, na pewno nie. Zjedliśmy przed chwilą śniadanie i złapałam takiego muła. Ja w dalszym ciągu mam bardzo, bardzo, bardzo niskie ciśnienie, więc muszę sobie zrobić kawę. Taką naprawdę słabą kawę, żeby troszkę się obudzić, troszkę się ocknąć, bo naprawdę teraz jakbym się położyła na kanapę 5 minut i mnie nie ma, a wiadomo, no nie mogę sobie pozwolić na takie drzemki, bo jest Colin. No i mogłoby być nieciekawie, bo ma dość dużo takich bardzo głupich pomysłów ostatnio. Poleci z tego. Tak, Colin chciał zrobić samolot z papieru, nie mam pojęcia, jak się to robi, zapomniałam już, więc poszukałam w internecie. I co robimy? Czyli pierwsze tak, na pół, tak? Na pół karteczka. Później. Później. To tu. Co? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, co? Wiesz, że mama nie ma talentu do takich rzeczy. No i co dalej? Mogę zrobić bez tego. Czekaj, i teraz... Tak. Mam bez tego zrób. Dobra. Oj, nie naciskaj. Nie wiem, Colin. Przerasta mnie to po prostu, nie wiem, tak? Tak, już wiem jak, dobra, tak. Tata jest dobry w takich robótkach. Mama taki nie umie, wiesz? Mama jest lepsza w innych rzeczach, na przykład w gotowaniu, w robieniu paznokci albo rzęs. No i co? Okej, okay, i teraz mamy takie coś, czyli zgadza się. I teraz to znowu tak, na pół. Nie, na drugie pół, sorry. Tak. Kolinku. Oj, naciśnij, no. Tak, i co dalej? Czekaj, bo coś tutaj mi nie gra. I teraz co? To. To tu. Tak. Tak. Tak, chyba. Jak myślisz? Tak? To jest samolot, ale taki. I to tu. Oj, dobra, no. Wow! Teraz będziemy leć. Powiedzmy, że się udało. Wow, udało się. Teraz polecić. Nie tak wysoko. No to ty spróbuj, ja nie umiem. Wow, ale on poleciał. No, jeszcze raz spróbuj. I siu, no cudownie. Cudownie. A mama, mama zrobimy takie coś. Co? Bardzo statk. A daj tam psi patrol, może się zmieści do tego samolotu, co? Tak. Wiecie w ogóle, co ja zauważyłam, że jak jest brzydka pogoda, to nie wiem, jestem po prostu taka jakaś zamulona, nic mi się nie chce. I po prostu nawet nie mam siły tutaj stać, a jak jest trochę słońca, to jestem zupełnie inną osobą. Chcę mi się sprzątać, mam dużo więcej motywacji i nie wiem, po prostu... Jeszcze jak dzisiaj sprawdzałam pogodę na najbliższy czas, to jest po prostu jakaś porażka. Mają być same deszcze, sztormy i tak dalej, także znowu będę nie w humorku i już mi się normalnie odechciewa. Colinek ładnie sprząta zabawki, fajnie się bawił. Zanieś się do pokoju?
Ty zaniesiesz to, a ja ten duży zamek? Oj, dobra. Bardzo ciężkie, tak, niemożliwie ciężkie, no. Tak, tak. Teraz czas na owoce. Mamy dzisiaj jabłuszko, gruszkę. Na chwilę cię mogę włączyć, no już się ładnie bawiłeś długo. I jak, i co mamy? Co? To jest winogron. On jest pyszny, dawaj mi go tu z powrotem, już. Nie smakuje. Ale mi smakuje, nie bądź taki. Smacznego. Nie chcę gotowego. No to jest to, co chcesz, kolego, no. O nie, ja nie wierzę. Załamka. Śnieg, pada śnieg. Tego się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się tego. Jeszcze, nie wiem, z tydzień temu... To jest śnieg, skarbie, i to taki konkretny śnieg. Jeszcze tydzień temu mówiłam Sławkowi, że nie ma w ogóle szans, nie ma takiej opcji, że tutaj u nas w Holandii spadnie śnieg. Już idę. Jedziemy. Jedziemy na zakupy i do mojej mamy, no i później na USG. O nie, Colin! Ubieraj kaptur, bo... Masakra. Albo czapkę. Chcesz czapkę czy kaptur? Czapkę. Dobra, to już idziemy. Lubisz kulki płatki? Lubię. Dobra, no to let's go. Idziemy? Nie mogę na wodę. Nie wiem, czy to widać, ale zobaczcie. Kolinku, ja w to nie wierzę. Ja nie lubię śniegu, nie lubię zimy. Ja jestem ciepłolubna. A ja lubię śnieg. Ty lubisz śnieg? No nic się nie dzieje, no trudno. Ja jestem urodzona w maju, ja jestem ciepła dziewczyna, ale nie, słuchajcie, jestem troszkę po środku. Nie za ciepło, nie za zimno. Dasz radę, skarbie. Nic się nie przejmuj. Jedziemy do babci. Gdzie jedziemy, Lulilki? Lulilki, gdzie jedziemy? Nie mogę sobie wziąć jednego mandarynka? Nie mogę. Chytrusie. Ej, co nie mowew? Co nie mowew? Mofę, pefew. Jedziemy zobaczyć dziusię? Babcia chce polączkę, mama. To, dobrze, no to niech sobie zje babcia. Smacznego dla babci. Wróciłam z USG. Już dawno, dawno temu, ale zapomniałam kamery w torebce od mamy i nic wam już nie umiałam nagrywać. Dopiero teraz, przed chwilą tata przywiózł Colina i dopiero teraz wam tak jakby dogrywam resztę tego vloga. Już jest 20, ja przed chwilą skończyłam robić klientkę i właśnie robię sobie obiad. Jeszcze nie jadłam, nie miałam apetytu jakoś po południu. Robię sobie takiego smażonego kurczaka na grillu. I do tego zrobiłam sobie zapiekane ziemniaki z warzywami. Wiem, że nieapetycznie to wygląda. I wyświetlę wam teraz filmik z USG. Mamy nagrany filmik na USB, tak jak wam mówiłam, więc teraz wam wyświetlę i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak bobasy mniej więcej będą wyglądać. Na moje oko są bardzo podobne do Colina, jak był właśnie w brzuchu, i podobni są do Sławka, bardziej mi się wydaje, ale wiadomo, że to jest dopiero 25 tydzień i to wszystko się jeszcze zmienia i to troszkę dziwnie wszystko wygląda, ale tak mniej więcej po rysach można już zobaczyć, że chyba jednak tym razem do Sławka będą podobne dzieciaczki. Także nie wiem, oceńcie sami.
I zobaczcie, tutaj mam jeszcze zdjęcia. To tak śmiesznie wygląda. Ten nosek jest taki duży w porównaniu tak jakby do reszty głowy. Ale zobaczcie, tutaj jeszcze mam coś takiego. Już wam tłumaczę, o co tutaj chodzi na tym zdjęciu. Tutaj jest główka jednego dziedziusia, a tutaj jest główka drugiego dziedziusia. I oni tak jakby są wtuleni w siebie. Tutaj mamy rączkę od drugiego dziedziusia, a tutaj mamy głowę i oni są tak jakby wtuleni w siebie, ale między sobą mają takie choćby przejście, że wiecie, oni nie mogą się dotknąć ani nic, bo tam jest choćby taki, naprawdę nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale pewnie wiecie, o co mi chodzi. I tutaj chciałam wam jeszcze pokazać do porównania zdjęcie Colina, jak się urodził i zobaczcie. Wydaje mi się, że dzieciaczki będą tak strasznie do siebie podobne, ale kurczę, nie umiem złapać światła. Teraz wam pokażę jeszcze troszkę inaczej, spróbuję. O, teraz tak mniej więcej widać. Zobaczcie. To jest, no, według mnie to jest ta sama głowa. Wszystko to samo. Tutaj jest drugi dzidziuś. Zobaczcie. Będą trzy koliny! Jupi!